Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie W Centrum Życia. Dzisiaj moim gościem pani Aleksandra Gajek z Centrum Życia i Rodziny i portalu Marasz.info. Kłaniam się. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać, jak zwykle w tym programie o kilku ważnych cywilizacyjnych wydarzeniach, ale zaczniemy od wydarzenia, które ktoś mógłby określić mianem nieważnego, ale myślę, że na takiej płaszczyźnie symbolicznej jest jednak bardzo istotne. Chodzi mianowicie o decyzję Łukasza Kaczmarka z polskiej reprezentacji w siatkówce mistrza Europy, który przekazał swój złoty medal mistrzowski bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. O tym właśnie będziemy dzisiaj między innymi mówić, zanim przejdziemy do naszych tematów. Zachęcam do wspierania kanału PCH24, jak państwo wiedzą. Mamy już nasze warszawskie studio, cały czas je rozbudowujemy i potrzebujemy Państwa wsparcia, żeby to dzieło ukończyć. To dzieło oczywiście ma służyć nam wszystkim, budować katolicką Polskę, tak jak staramy się to po prostu od lat już robić, żebyśmy mogli to robić dalej. Do tego wsparcia zachęcam. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. No właśnie, Pan Łukasz Kaczmarek przykazał złoty medal Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Krotoszynie. Mówił, że chce złożyć coś wyjątkowego. Tutaj cytuję. Medal, który zdobyliśmy z chłopakami w Rzymie. On będzie miał o miejsce w Bazylice. To jest jednak gest taki dosyć piękny, prawda? Zwłaszcza w związku z tą wielką nagonką dzisiaj na kościół, jaka coś czegoś się nie dotyka, co jest tylko takim siedliskiem zła i czegoś niedobrego, a tutaj jednak to, to, co dla sportowca jest naprawdę ważne, zostaje złożone jako wotum w Bazylice. Można chyba ten gest docenić. Zdecydowanie należy go docenić, zwłaszcza że, no, tak jak Pan zauważył, to jest gest nie tylko piękny, ale też bardzo taki, no, odważny w dzisiejszych czasach kiedy rzeczywiście znacznie łatwiej, zwłaszcza osobom, które gdzieś tam są na świeczniku, które są w jakiś sposób znane, no raczej odżegnywać się od kościoła, odchodzić wręcz tak w taki bardzo widowiskowy sposób. A tutaj mamy człowieka, sportowca, który no wprost mówi o tym, że jego związki, bo to jest jego jakby rodzina też parafia, że jego związki z kościołem są duże, że odczuwa duże wsparcie, ze strony, właśnie księdza proboszcza, tak, który za niego się modlił, modlił się za, za reprezentację o tą, o tą wygraną. Także podkreślenie jakby swoich takich związków bezpośrednio, właśnie z Kościołem, jako też instytucja, która gdzieś tam wspiera swoich wiernych, naprawdę bardzo odważny gest i myślę, że godny docenienia, godne upublicznienia, również dlatego, że no jednak jest to osoba znana w jaki sposób, miejmy nadzieję, że w pewnym sensie może stać się takim idolem młodzieży, więc taka postawa do pokazywania, zwłaszcza tym młodym ludziom, którym, no, którym jednak bardzo często pokazuje się, że ten kościół to jest samo zło, no jak najbardziej piękna rzecz. Pozdrawiamy za tym pana Łukasza Kaczmarka, oby takich, można powiedzieć, gestów jak najwięcej i to taki kolejny. Dowód na to, na wyższość polskiej siatkówki nad polską piłką. Nożną, można powiedzieć, teraz mamy zmianę trenera, ale o tym oczywiście rozmawiać już nie będziemy. Natomiast będziemy rozmawiać jeszcze o jednym takim, myślę, pięknym wydarzeniu, mianowicie o ogólnopolskiej pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. To jest pielgrzymka dosyć zwykła, bo jest już 39. Z kolei odbywa się w dniach 23-24 września, ale w tym roku ona będzie tak specjalnie, powiedziałbym, pod patronatem Błogosławionej Rodziny Ulmów. Świętość w codzienności, pod takim hasłem się ona odbywa. Rozmawialiśmy o Rodzinie Ulmów, w tym programie już kilkukrotnie. Widać chyba już takie pierwsze no właśnie, efekty tego wyniesienia na ołtarze i tego kultu, który może teraz trafiać pod strzechy. To rzeczywiście piękne wydarzenie, bo warto zaznaczyć, że ta pielgrzymka rozpoczyna również peregrynację relikwii rodziny, rodziny Ulmów po całej Polsce. Dlatego no, rzeczywiście można to uznać za taki pierwszy prawdopodobnie objaw kultu. I bardzo ważne jest też zaznaczenie tego właśnie tego hasła, bo ono bardzo mocno nawiązuje, zresztą to również powiedział ksiądz Robert Wielądek, który tę pielgrzymkę organizuje, nadzoruje jako Duszpasterz Krajowy, że to hasło, właśnie świętość w codzienności, ono jest zaczerpnięte bezpośrednio tak naprawdę, można powiedzieć, no właśnie, od rodziny Ulmów, od tego, co o nich wiemy, i od ich sposobu życia, tak. Oni nie byli jakimiś no, wyróżniającymi się, powiedzmy, tak ludźmi, oprócz tego, oczywiście, co zrobili, co było absolutnie heroiczne, ale tak naprawdę cała ich świętość oparta jest dokładnie na tym, na ich codziennym życiu na tym, że po pierwsze no, byli dużą rodziną, przyjmowali swoje dzieci, kolejne to byłoby już siódme, tak? czyli no, naprawdę no, sporo tych dzieci. One też nie były w dużych odstępach wiekowych, więc widać, że tutaj no było to przyjęte zdecydowanie jako dar, mimo pewnie niełatwych warunków życia też. Ale mimo tego, jakby nie stronili od tego, nie próbowali się w żaden sposób przed tym życiem bronić. A co więcej, z tego co wiemy, również bardzo kultywowali to swoje ojcostwo, macierzyństwo w swoim życiu codziennym. Jest wiele pięknych świadectw, pięknych też zdjęć, tego jak właśnie Wiktoria Ulma tymi dziećmi się zajmowała, z jaką miłością, z jaką czułością. To naprawdę wyziera niemalże z tych zdjęć, i to jest bardzo widoczne. I tutaj ta świętość w codzienności to jest rzeczywiście coś, co mi się bardzo pięknie opisuje rodzinę Ulmów, a też prawdopodobnie bardzo dobrze pasuje do dzisiejszych rodzin. To jest chyba coś, czego nam potrzeba, żeby zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie trzeba jakichś niesamowitych warunków do tego, żeby zostać świętym i że w zasadzie no, wszyscy jesteśmy do tej świętości powołani, również prowadząc takie pozornie zwykłe życie rodzinne, tak? po prostu opiekując się dziećmi. Pracując, nie robiąc nic nadzwyczajnego, że jednak ta świętość jest przeznaczona nam wszystkim również poprzez to, że właśnie żyjemy zupełnie normalnie jako rodzina, tak? jako rodzice powiedzmy z dziećmi. Mimo tego nadal mamy taką możliwość i jesteśmy do tego właśnie przeznaczeni. Jest tutaj jednak ten taki powiedziałbym chyba profetyczny aspekt męczeństwa, który wpisany jest w chrześcijańską świętość, właśnie i w chrześcijańskie dążenie do świętości. To jest ten aspekt, aspekt, z którym współczesność ma chyba największy problem, bo o czego jak czego, ale męczeństwa to dzisiaj po prostu już nikt nie chce. Nie chodzi o to oczywiście, żeby jakoś go bardzo może pragnąć, ale żeby być na nie gotowym. Dzisiaj nawet tej gotowości raczej nie ma. Nie ma gotowości nie tylko na męczeństwo, ale nawet na takie poświęcenie, tak? Proszę zauważyć, jak to jest dzisiaj nielubiane słowo, że. Właśnie w kontekście rodziny, tak, że dla rodziny no, należałoby się poświęcić. Rodzina jest swego rodzaju poświęceniem, zwłaszcza dla kobiet, tak, jeżeli rodzą dzieci, jeżeli tych dzieci jest więcej. To rzeczywiście jest bardzo źle widziane. A można powiedzieć, że w zasadzie postawa właśnie Ulmów, zwłaszcza tutaj Wiktorii Ulmy, jest takim no, typowym obrazem tego, co nazwalibyśmy poświęceniem dla rodziny, tak? Mimo, że, co ciekawe, to też nie była osoba, która tak stereotypowo patrząc siedziała tylko i wyłącznie w domu i zajmowała się dziećmi. To jest bardzo ciekawe, zachęcam też do zapoznania się troszeczkę z właśnie biografią, bo okazuje się, że Ulmowie żyli bardzo tak no, aktywnie, nawet jak na taką powiedzmy małą społeczność, tak? Markowa to jednak jest no wieś gdzieś tam na krańcu Polski, a okazuje się, że bardzo aktywne życie. Bynajmniej nie było widać jakiegoś takiego powiedzmy uciemiężenia i tego, że rzeczywiście no cóż, jesteśmy tylko i wyłącznie rodziną wielodzietną i to jest jakieś, jakiś taki straszny ciężar. Wcale nie, właśnie bardzo pięknie potrafili jakoś tak zbalansować troszeczkę jedno i drugie i właśnie zarówno to życie rodzinne, opiekę nad dziećmi, ale też rozwijanie swoich talentów, rozwijanie samych siebie tak, w, różnych, w różnych swoich pasjach. I myślę, że to jest rzeczywiście coś, co, co może być dla nas dzisiaj przykładem, właśnie tego, że mimo, że była to rodzina wielodzietna, żyjąca wcale nie w jakichś fantastycznych warunkach, ale jednak wcale nie było tak, że w jakiś sposób musieli swoje życie poświęcić w tym negatywnym sensie. Trochę pani wybiega, powiedziałbym do przodu, bo mieliśmy rozmawiać też o gazecie wyborczej i jej takiej bardzo dużej publikacji, która naświetliła współczesny model, no nie powiem rodziny, ale nie wiem, chyba związku. prawda? Tu chodzi o ten słynny artykuł o przedstawicielach pokolenia Z, tam była taka para małżeńska, prawda, jakiś Jurek i no już nie pamiętam tych imion, ale generalnie, generalnie ludzie, którzy tym się chlubili, że nie chcą mieć dzieci, no bo no właśnie, no bo i tysiąc prawda powodów to wywołał, wywołał ten tekst bardzo dużą dyskusję. No i moglibyśmy zestawić taki model rodziny prezentowany przez wyborczą, która de facto nie jest rodziną sensu stricto, jest z tym modelem ulmowskim, by także, To dosyć poważna sprzeczność. No to jest absolutna sprzeczność i zupełnie jakby przeciwstawny obraz. Tak naprawdę, no powiem szczerze, ja czytałam ten artykuł, on jest... Nie wiadomo, czy straszny, czy śmieszny. To bo... Gdyby pani przypomniała, dlaczego ci ludzie nie chcą mieć dzieci? Jak to argumentują? Jakieś kilka takich może najważniejszych powodów. E, to znaczy, tam argumentów jest mnóstwo. W zasadzie wszystkie argumenty, które już znamy, one tam padają, plus jeszcze kilka bardziej śmiesznych. Znaczy, począwszy od tego, że oczywiście. Żeby mieć dzieci potrzebne jest mieszkanie, no co powiedzmy jest jeszcze jakoś w miarę zrozumiałe, tak? oczywiście potrzebny jest do tego partner, który by się na to zgodził, a no tutaj też to wcale nie jest takie proste i też to czasami bywa barierą nie do przeskoczenia jak się okazuje, poprzez to, że można mieć na przykład traumę związaną z systemem edukacji, taką wielką traumę właśnie ze szkoły podstawowej, no, ma jedna z pań, które się wypowiadały w tym tekście, ona stwierdziła, że po prostu nie chce swojego dziecka na to narażać. W związku z tym, że nie chce go narażać na traumę edukacji, to. Nie, ja, to, to, to może już o tym nie mówić, To jest tak śmieszne i niepoważne, że w zasadzie nie ma sensu się na tym pochylać, bo jak Dokładnie. rozumiem, z tego artykułu przybija taka ogólna myśl, że dziecko jest ograniczeniem wielopłaszczyznowym, a jakiekolwiek ograniczenia odrzucamy i już. I można sobie potem wymyślać różne jakieś tam powody, ale chodzi chyba o to w ogóle, że trzeba się byłoby nim zająć, a się nam nie chce. I tyle. Generalnie tak, natomiast też warto zwrócić uwagę, że ten artykuł yy, kładzie jakby większy nacisk nie tyle na to, jakim ciężarem jest dziecko, tylko bardziej na postawę samych osób dorosłych. To znaczy yy, ten obraz, który się maluje, tak naprawdę no, jest taki yy, bardzo niekorzystny dla tego opisywanego pokolenia Z, bo niestety są przedstawieni jako ludzie, którzy co prawda metrykalnie są dorośli, bo tam są ludzie, no. no no wyżej 20, tak? 24, 26, 29 lat. Więc no tacy, którzy teoretycznie są właśnie w tym wieku, kiedy te rodziny powinni zakładać, kiedy te dzieci powinny im się rodzić. Tymczasem, no wydaje się, że oni zupełnie nie dorośli do tego, nie dorośli w ogóle jakby do dorosłego życia, tak? Nie dorośli do powinności, mówi pani, powinni, powinni, ja właśnie rozumiem, że z tego artykułu taki duch przebija, żeby wszelką powinność odrzucać, pan nie, pan ma żadnych nie tak. powinności. Dokładnie tak. I to nie tylko chodzi o dzieci, ale na przykład wielką trudnością jest też to, że trzeba pracować, tak? Że trzeba chodzić do pracy, a już nie daj Boże. Ale nie trzeba, ja widziałem ludzi na ulicach, którzy <laughs> bynajmniej nie pracują. No ale wtedy może ciężko jest mieć dzieci też. To gdzieś tam się może tak jakoś wydawać. No Najważniejsze Trzeba można sobie siedzieć, prawda, na chodniku i są tacy. Też można. No dobrze, ale to w takim razie, z czego to wynika? No bo rozumiem, że z wielu różnych przyczyn, oczywiście, prawda? Ale czy to się da w ogóle jakoś przełamać? No bo to są ludzie, którzy odrzucając prokreację, no skazują jakby na wymarcie siebie i całe swoje pokolenie. No mówimy o pokoleniu, które nie będzie się reprodukować. Gdy idzie o takie idee, to pewnie dobrze, ale gdy idzie o przetrwanie Polski i o przetrwanie no jakoś tam jednak troszkę Kościoła. To źle. Co tu można zrobić? Jak przemówić? Czy w ogóle się da? Może się po prostu nie da przemówić takim ludziom do rozumu, żeby jednak te powinności sobie uświadomili i odkryli, że to jest jednak pewien porządek właściwy i należy go realizować, dlatego że jest porządkiem i tylko dlatego. Myślę, że to no, takie dwie płaszczyzny główne, które widzę, jak można do nich przemówić. To pierwsza, na którą pewnie w przypadku akurat tego pokolenia już jest trochę za późno, to jest przede wszystkim wychowanie. Tak? To znaczy wychowanie troszeczkę, no, może w pod takim mniejszym kloszem, żeby jednak ludzie, którzy są pełnoletni, no, byli przystosowani do tego, żeby po prostu żyć jak dorośli ludzie. Tak? Czego tam niestety no, wyraźnie brakuje. A druga rzecz, którą też warto zauważyć, to nie jest pierwszy tego rodzaju artykuł, który się ukazuje w liberalnych mediach. I w zasadzie można powiedzieć, że no, obserwujemy taką dosyć mocną ofensywę ze strony właśnie takich mediów, które promują w zasadzie czy kreują taki trend. Na to, żeby, no właśnie, żyć sobie w taki sposób, tak? To znaczy albo w wolnych związkach, albo w ogóle jako single. Prowadzić życie, które jest oparte przede wszystkim na przyjemnościach, na jakimś własnym, tak, dążeniu do jakichś takich celów, które są skoncentrowane na własnym ja. I absolutnie, jakby no, w to się nie wpisują dzieci. I niestety to jest już bardzo powszechnie obserwowalne, z bardzo jakby różnych perspektyw, tak? począwszy od tego, że opisujemy jak matkom jest ciężko, jakim straszliwym koszmarem jest, nie wiem, przebywanie na urlopie macierzyńskim, już nie mówiąc o porodzie, no bo to jest jakby oczywiście trochę inny rodzaj cierpienia. Natomiast to wszystko w zasadzie układa się w taki pewien obraz właśnie kreowania pewnej mody. Wśród młodych ludzi. To znaczy, z jednej strony kreujemy modę na taki właśnie styl życia, gdzie podstawą są moje przyjemności, moje dążenie do tego, żeby było fajnie i żeby nie było obciążeń, gdzie no właśnie, obciążeniem jest zarówno dziecko, obciążeniem jest praca, obciążeniem jest odpowiedzialność za drugą osobę, nawet dorosłą, tak? czyli chociażby związek no, małżeński, tak? gdzie już no, jest to sformalizowane powiedzmy, tak? Więc, więc mamy tę odpowiedzialność za drugą osobę. Wszystko to jest po prostu pokazywane jako straszne uciemiężenie. Więc yy, dodajmy, no, oczywiście, to jest serwowane na przykładzie właśnie takich młodych ludzi, czyli no można powiedzieć, że jest to do nich skierowane. No dobrze, no, ale skoro to już się stało, tak jak rozumiem, bo to jest całe pokolenie, którego nie da się w zasadzie odwrócić, zaraz nie będą mogli mieć dzieci, będą na to za starzy, więc jakby przepadło. To jest wielka tragedia duchowa dla tych ludzi, tragedia cywilizacyjna, no ale przecież są cały czas w Polsce i gdzie indziej ludzie normalni, którzy żyją zgodnie z naturalnym porządkiem, dzieci mają, budują rodziny. To może musimy się po prostu pogodzić z tym, że na skutek rewolucji część społeczeństwa po prostu jakby, no cóż, przyjęła postawę samobójczą i wyginie w pewnym sensie, prawda, pokoleniowym. Może to jest jakiś taki zaczątek, powiedziałbym, nowej cywilizacji na grozach starej, które będą budować ci, którzy żyją, a ci, którzy żyją, ci, którzy mają dzieci, to są ci, którzy jednak żyją zgodnie z katolickim porządkiem, jako tym, właśnie, który daje pewną żywotność. Może w tej całej tragedii jest szansa na pewne nowum. W pewnym sensie prawdopodobnie tak, rzeczywiście. Zwłaszcza, że to nie jest wcale tak, że całe to pokolenie nie będzie miało dzieci, bo jednak no tutaj przedstawiony jest taki dosyć specyficzny ułamek tego pokolenia. Tak? No to są też i to jest wprost zaznaczone, że to są osoby mieszkające w Warszawie, więc myślę, że tutaj też to może mieć pewien związek. Natomiast z całą pewnością jest nadal mnóstwo młodych ludzi, którzy, którzy chcą zawierać związki małżeńskie, które chcą brać tę odpowiedzialność, które chcą mieć dzieci. Być może rzeczywiście należałoby stwierdzić, że no cóż, po prostu na tych osobach będzie oparta w jakiś sposób przyszła cywilizacja, przyszłe społeczeństwo, ale nie możemy jednak uciec od tego, że no, dla przetrwania społeczeństwa potrzebna jest pewna konkretna zastępowalność pokoleń. Tak? Jeżeli jej nie ma, no to w pewnym momencie tak czy siak czeka nas po prostu kryzys. Kryzys taki czysto wynikający jakby z matematyki, to znaczy to, że to młodsze pokolenie będzie o wiele mniejsze od pokolenia osób starszych, no i to pociąga za sobą wiele konsekwencji, więc... Ale chyba tylko jedną konsekwencję, biorąc pod uwagę politykę Unii Europejskiej, politykę także polskiego rządu, czyli przyjmowanie imigrantów z Dalekiego Wschodu, z Azji, z Afryki, mówiąc krótko, Finis Polonie, jako pewnej właśnie cywilizacji polskich katolików, prawda, bo jednak coraz bardziej będziemy przekształcać się, rozumiem, na modłę tych wszystkich społeczeństw wielokulturowych, no bo nie ma innej wyjścia, wej żeby podtrzymać machinę społeczną. Mhm. No jest to jedno z rozwiązań i oczywiście... Jest jakiś inny? Myślę, że jest rozwiązanie w pewnym sensie kulturowe, tylko ono oczywiście zajmie dużo więcej czasu. Natomiast no, jeżeli nie chcemy takiego rzeczywiście prostego modelu pod tytułem ostatni gasi światło tak i po prostu zakańczamy naród polski i tyle, co oczywiście dla niektórych pewnie nie jest tragedią i nie widzieliby w tym nic złego. Wielka nadzieja. Dokładnie. Naprawdę. Natomiast no, powiedzmy, że jeżeli nie godzimy się na ten model, no to czeka nas ogromna prasa, która być może gdzieś za kilkadziesiąt lat Przyniesie w postaci tego, że tę dzietność uda się odbudować. No i rzeczywiście można powiedzieć, że tutaj ogromną, kluczową rolę w zasadzie będzie odgrywało rzeczywiście przywrócenie troszeczkę takich tradycyjnych wartości, chociażby właśnie nawet w takich prozaicznych sprawach, jak to, że typowym wyobrażeniem dorosłego życia będzie jednak życie w rodzinie, po prostu. No właśnie, gdy idzie o to życie w rodzinie, to zakończymy taką pozytywną informacją, ciekawym raportem, bo portal Mariusz Info pisał o raporcie Instytutu Pokolenia, który tu zacytuję z portalu, wskazuje, że statystycznie rodzice dużych rodzin zarabiają więcej, a także chętnie inwestują w swój rozwój zawodowy. Decyzja o założeniu bądź powiększeniu rodziny często motywuje także do przedsiębiorczości. Nie, nie chodzi o to, że jak że ktoś ma dużo dzieci, dlatego że ma pieniądze, tylko jak już ma te dzieci, no to musi na nie zarobić i często staje się bardziej przedsiębiorczy, rzeczywiście zarabia więcej. Mówiąc krótko, posiadanie dużej rodziny jest zaraz bardzo takie właśnie cywilizacyjno twórcze, kulturotwórcze, prawda? No bo tworzy, zachęca ludzi do pracy. To jest coś, co jest za do wszechmiar dobre dla całego państwa. No i właśnie, jak piszą Państwo na portalu, zadaje to kłam tej propagandzie przedstawiającej duże rodziny jako jakieś takie, powiedziałbym, nie, inercyjne, prawda, jest wprost odwrotnie. Z tego raportu rzeczywiście wynika, że jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, ten obraz, który najczęściej widzimy w mediach, czyli rodziny, która ma dużo dzieci. I w związku z tym jest biedna, są tam nałogi, często też przemoc, jakieś takie no powiedzmy, niewłaściwe zachowania, okazuje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o taki obraz, który wyłania się z danych statystycznych, no to jest zupełnie nieprawda. Ale myślę, że to jest też tak naprawdę coś, co możemy stwierdzić na logikę, jeżeli obserwujemy rzeczywiście ludzi, którzy są właśnie w tym momencie życia, kiedy ta rodzina ma się im powiększyć. No takim typowym chyba. Obrazem jest to, że powiedzmy mężczyzna, którym ma się urodzić dziecko, no jednak stara się o to, żeby mieć to dziecko jak utrzymać, czyli często no chyba, podejmuje... chyba, że jest Julkiem i wtedy woli aborcję, bo mu się nie wtedy chce robić. ewentualnie tak, natomiast jeżeli abstrahujemy od Julków, to jednak dosyć typowym obrazem jest to, że taki mężczyzna na przykład podejmuje pracę dodatkową, czy doszkala się, czy po prostu zmienia pracę z takiej powiedzmy studenckiej na no troszeczkę lepiej płatną, tak? I tutaj jest to taki zupełnie typowy, znany obraz, przynajmniej myślę znany, no właśnie, jeżeli obracamy się w kręgach ludzi, którzy te dzieci chcą mieć i nie jest to dla nich jakaś gigantyczna przeszkoda życiowa. I to jest z jednej strony oczywiście to, z drugiej strony również, co ciekawe, co wynika również z tego raportu, to jest to, że w przypadku już większych rodzin, czyli rzeczywiście rodzin takich, powiedzmy, z trójką czy czwórką dzieci, bardzo często rodzice no, zaczynają szukać też. Innej drogi zawodowej, powiedzmy, czyli na przykład przejście na własną firmę. Co oczywiście pociąga za sobą to, że często ta codzienność wygląda troszeczkę inaczej niż praca na etacie, tak typowo, a często można też z tego osiągnąć wyższe dochody. Także okazuje się, że posiadanie dużej rodziny i konieczność zapewnienia jej bytu jest tak naprawdę no, rzeczywiście bardzo motywującym czynnikiem, motywującym do własnego rozwoju, bo też można na to spojrzeć oczywiście negatywnie, tak? że te osoby są w jakiś sposób do tego, nie wiem, przymuszone, tak, do tego, żeby więcej pracować, powiedzmy. No ale często jest też tak, że po to prostu... Praca jest dobrym, zgodnie z nauką kościoła, nie jest przecież po to, dokładnie nie chodzi tak. to o pracę, żeby ludzi oszukiwać, kłamać, nie wiadomo co robić, jak niektórzy, nie wiem, politycy. Tylko mhm. Mówimy jednak o pracy, która służy społeczeństwu, która coś się rozwija. Oczywiście, która rozwija również nas, tak. My również w ten sposób się rozwijamy, zarówno poprzez pracę, jak i podejmowanie jakichś, powiedzmy, no właśnie, decyzji o może innych, nie wiem, doszkoleniu się, tak, czy być może przebranżowieniu zupełnie to jest dla nas również rozwój. Co więcej, też ciekawy wynik tego raportu to jest właśnie ta kwestia używek. Tak? To znaczy, okazuje się, że rodzice, którzy mają trójkę bądź czwórkę dzieci, bo tam takie rodziny były badane, znaczy czwórka lub więcej, już tam powyżej tego nie, nie rozdzielano. Nie okazuje się, że takie rodziny wydają około 10% mniej na alkohol i papierosy niż mniejsze rodziny, niż mniejsze komórki społeczne. Co też jest bardzo ciekawe, bo to też jest taki typowy obraz tak człowieka, który ma dużo dzieci, więc pewnie żyje ze świadczeń socjalnych, yy, nie ma pracy, tylko tak siedzi na kanapie, pije piwo. To jest coś typowego, co nam się przedstawia. To dokładnie odwrotnie, że... to pracownicy wielkich korporacji siedzą na Netflixie, piją piwo i parą papierosy albo marihuanę, a tak te, którzy mają dzieci, wręcz przeciwnie, bo trzeba je wyżywić. Dokładnie pracują. tak. Coś, co wynika jakby twarde dane, mówią nam zupełnie coś odwrotnego, niż pokazuje nam się najczęściej. No właśnie, chociażby w mediach. I to pokazuje, jak pewne uporządkowanie rodzinne, czyli posiadanie normalnej liczby dzieci, premiuje też po tym pracę i jakby przekłada się na porządek, także w innych sferach życia, prawda? Więc porządek zawsze, że tak powiem, przyciąga porządek, a bałagan rodzi bałagan. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH24. Jak Państwo wiedzą, mamy to studio warszawskie już na szczęście, by także we własnych rękach będziemy je rozbudowywać po to, aby pełnić naszą misję dalej w naszej polskiej stolicy. Zachęcam do tego, aby. Wspierać to dzieło wszystkie informacje na banerze, na państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.